Cześć, witajcie, z tej strony Waldus i witam was w kolejnym odcinku u mnie na kanale. Dzisiaj sobie podsumujemy miniserię zmagania, które trwały od 21 kwietnia do 1 czerwca. I polegało to przede wszystkim na tym, żeby wbić jak największy progres na jednym z moich pobocznych kont. I generalnie, przechodząc już do rzeczy, wbiliśmy tutaj 75 mocy, co uważam za całkiem niezły wynik jak na niecałe półtorej miesiąca gry. Fakt, tej mocy mogłoby być więcej, z tego tytułu, że jakbym siedział po 8-10 godzin przy grindowaniu, no to by tej mocy faktycznie było więcej, tych materiałów do ewolucji też by było więcej i wiadomo, cały progres byłby po prostu większy, ale z racji tego, że siedziałem po 3-4 godziny w dni, w których pracowałem, wiadomo, przed pracą i po pracy, w dniach wolnych to było gdzieś mniej więcej 5-6 godzin, bo więcej w sumie nie miałem siły, bo tak nie będę ukrywał, że dosyć nudne jest grindowanie w Ratowaniu Świata, że tak mogę powiedzieć, przynajmniej po tych latach spędzonych w grze, ale no wiadomo, przynajmniej jak dla mnie, nie? Chociaż muszę przyznać, że jeżeli chodzi o samą grę, no to tak naprawdę dzięki tej serii troszeczkę zajawiłem się tym na nowo, więc odczucia były ok, chociaż de facto po takim okresie czasu grania w tą grę, no to wiadomo, może to nużyć. Także przejdźmy do ocaleńców, pokażę wam jak to wygląda. Mianowicie głównych ocaleńców mam 5 sztuk i jedną Karolinę, jeżeli chodzi o mityki. Joela nie udało mi się zrobić, bo mam po prostu questa w toku. Dużo ilość ocaleńców mitycznych, epickich, jak i legendarnych. Co muszę przyznać, że jest całkiem ok, spoko liczbą jak na niecałe półtorej miesiąca grania, taka ilość ocaleńców. Wiadomo, tak jak będę to powtarzał, im bym więcej grał, tym tego byłoby po prostu więcej, taka jest prawda. Jeżeli chodzi o dopasowywanie ocaleńców do oddziałów osobowościami, no to tutaj muszę przyznać, że jest to zrobione całkiem ok. Fakt, wiadomo, tutaj się powtarzają osobowości, ale na to oczywiście wpływu nie miałem z tego tytułu, że brałem wszystko, co mi gra daje, czyli fakt, miałem w lamach mityka, to go po prostu kupowałem. Miałem gdzieś tam na misji epickiego ocaleńca, to go robiłem. W sklepie był też legendarny ocaleniec, w lamach ocaleńcy też wpadali, więc po prostu brałem to, co mi gra dawała, więc jest to zrobione całkiem ok. Jeżeli chodzi o dopasowywanie ich premiami, no to tutaj na tym się nie skupiałem z tego tytułu, że po prostu zasób tych ocaleńców jest za mały, żeby robić takie rzeczy, przynajmniej na ten moment. Więc jeżeli chodzi o ocaleńców, to tutaj mamy to omówione. Ok, moi drodzy. Jeżeli chodzi o bohaterów, no to tutaj mamy w sumie analogiczną sytuację co do poprzedniego odcinka, czyli po prostu nie są ulepszeni na jakieś wyższe poziomy, bo w sumie skupiłem się głównie na wbijaniu mocy, ale kilku legendarnych bohaterów padło, jest też kilku epickich, także w sumie buildy się nie pozmieniały od momentu ostatniego odcinka, więc tutaj takiego zbytniego progresu nie zrobiliśmy, generalnie skupiłem się na wbijaniu mocy. Jeżeli chodzi o obrońców, no to tutaj mamy padakę z tego tytułu, że mamy jednego snajpera na 51 poziomie i w sumie to tyle. Ok, przejdźmy moi drodzy dalej ulepszenia. Jeżeli chodzi o to, no to w sumie mamy 150 poziom konta i tutaj jak sami możecie zauważyć też z poziomu tego konta dostajemy statystyki fortu. Wiadomo, jakieś punkty ulepszeń, PD ocaleńca, PD schematu, PD bohatera. Później są tam jeszcze jakieś schematy, ale generalnie to też dostajemy te statystyki fort. Więc im większy ten poziom, tym też większą mamy moc. Więcej rzeczy możemy sobie tutaj ulepszyć. Tutaj muszę przyznać, że jest to zrobione też całkiem ok. Jeżeli chodzi o poziom konta, 150, 160 poziomów jest do odblokowania jeszcze, bo maksymalny to jest 300. W tym momencie. Jeżeli chodzi o badania, no to moi drodzy, jest to zrobione w taki sposób. Praktycznie wszystkie rzeczy są ulepszone na poziom 40. Tutaj mamy jedną formę na 38. Po prostu im więcej gramy, tym więcej zdobywamy tutaj poziomów i te laboratorium badawcze też się ulepsza z tego, co zdążyłem tutaj zauważyć. No, także tak to tutaj wygląda. Przejdźmy moi drodzy do schematów i generalnie są 3 schematy ulepszone na 106 i łącznie 4 na 4 gwiazdki, bo mam te kolce niebieskie z tego tytułu, że one po prostu mniej maców kosztują. A wiadomo, grindowanie materiałów jest dosyć ciężkie, kiedy się nie posiada klip w Ratowaniu Świata, więc no generalnie tak to tutaj wygląda. Jest dużo fajnych pułapek legendarnych, z czego mamy salwę burtową,
elektryka, spadającą pułapkę i strzałki ścienne i wyrzutnie już poulepszane troszeczkę. Jeśli chodzi o perki, no to wiadomo, tutaj też zbytnio się na tym nie skupiałem, bo w sumie perki na tych schematach są takie same, jakie były. Generalnie szybko wbijamy moc, potem maksujemy resztę. Resztę, tak to tutaj wygląda, moi drodzy. Jeżeli chodzi o plecak, no to tutaj dostałem grabarza od jakiegoś typa na misji, więc w sumie przyda się na tym koncie do zbijania rzutek, ale muszę przyznać, przeniosłem troszeczkę materiałów czwartotierowych z głównego konta z tego tytułu, żeby tam miejsca nie zapychać, a na tym koncie byłyby one przydatne, więc rzuciłem sobie 200 mroku, 700 obsydianu i troszeczkę części mechanicznych, bo nie będę ukrywał, też sobie farmiłem dużą ilość metalu. Na początkowym Twin Peaksie też już zaczynają wypadać lśniące części mechaniczne, więc one wypadały z metalu, który sobie farmiłem, żeby móc sobie obudować burzówkę na Twin Peaksie i udało się ją obudować na to, żeby móc zrobić obronę numer 2, więc niedługo pewnie ją sobie tutaj nagram i zobaczycie, jak to tutaj wygląda, oczywiście dla tych graczy, którzy mniej więcej są na tym poziomie w tym momencie. Ok. Jeżeli chodzi o magazyn, no tutaj mam metal, drewno, kamień, troszeczkę śmieciowych pułapek, bo sobie to zbieram z tego tytułu, żeby postawić je na burzówce i potem to wszystko zniszczyć, więc wiadomo, o co chodzi. Jeżeli chodzi o księgę kolekcji, 81 poziom, jak na tylko wkładanie rzeczy do księgi kolekcji, no to na 1,5 miesiąca gry jest to całkiem okej wynik moim zdaniem, więc tutaj nie ma co zbytnio omawiać. Jeżeli chodzi o zasoby, tak to się tutaj prezentuje, 425 legendarnego fluxu i już bym mógł sobie w sumie wyciągać jakiegoś mityka tutaj na to konto, jakąś megabazę bądź ewentualnie kogoś innego, ale jeszcze tego nie robiłem z tego tytułu, że po prostu nie jest mi megabaza potrzebna, bo w sumie burzówki można robić używając tylko i wyłącznie farach. Okej, jeżeli chodzi o szafeczkę, no to tutaj troszkę skinków się zebrało, bo kupiłem sobie karnet bojowy na tym koncie, więc w sumie to tyle, jeżeli chodzi o szafkę. Czy jest coś jeszcze tutaj do pokazania? Progresy zadań mogę wam w sumie pokazać na koniec. Mianowicie fabuła na 3 lokacjach, która nie została ukończona. A szkoda z tego tytułu, że no tutaj też są jakieś rzeczy, które oczywiście mogłyby się przydać. Jeżeli chodzi o jakieś wydarzenia typu fabuły, etc., to one nie były ruszane. Przetrwaj atak hordy też nie było ruszane, więc tutaj generalnie tylko i wyłącznie obchodziło mnie wbicie mocy konta. Wyprawy też nie były ruszane na tym koncie. No i przejdźmy do zadań pobocznych. Mianowicie, tutaj udało się troszeczkę, znaczy w sumie nie do zadań pobocznych, bo zadania bohatera, gdzie to było, te z fałdolcami, chyba gdzieś tutaj. Wyzwania, okej, dobra. Mianowicie, prawie skończyłem etap z misjami. Też praktycznie udało się skończyć etap z ocaleńcami na poziomie 10. Jeżeli chodzi o obronki, no to tych obron zbyt dużo tutaj na tym koncie nie robiłem. A jeżeli chodzi o mimiki, no to tutaj tak samo. Jeżeli chodzi o sztandary, no to najbliżej jestem tutaj zdobycia sztandara za krasnale. I w sumie, jeżeli chodzi o zadania poboczne, no to tutaj, jak sami musicie zauważyć, Twin Peaks obrona burzowej tarczy numer 2 jest do zrobienia, także w najbliższych dniach sobie będę po prostu te burzówki tutaj wrzucał. No. I generalnie muszę przyznać, że jeżeli chodzi o te zadania, no to tutaj jakbym je robił po kolei, no to wiadomo, by ten progres szedł do przodu, a że po prostu tego nie robiłem z tego tytułu, że grałem po prostu misję, gdzie jest PD ocaleńca macy do ewolucji, których osobiście było dosyć mało na poziomie mocy, na którym powinienem robić misję, no to wiadomo, farming byłby toporny. Chociaż przyznam się, troszeczkę pomagałem sobie drugim kątem, tak jak zrzucałem sobie macy, też czasem sobie odpalałem misję, jakieś, nie wiem, 108, 140, no i też troszeczkę mi chłopaki tutaj pomagali, jak potrzebowałem po prostu szybko wbić pedeki, żeby jakiś tam progres odblokować, ale tych misji nie było tak dużo granych, tych 140, 160 na tym koncie, z tego tytułu, że po prostu więcej grałem tych misji na przykładzie tutaj 6-4, jakieś 70 też grałem,
więc generalnie tak to tutaj się to prezentuje. Więcej grałem tych misji adekwatnych do poziomu, który posiadam, aniżeli tych, na których mnie nie powinno być i generalnie tak prezentuje się konto po półtorej miesiąca grania. I w sumie jestem z tego progresu całkiem zadowolony. Fakt, wiadomo, im więcej czasu bym poświęcił, tym ten progres byłby większy. Także moi drodzy, jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba na kanale i widzimy się w kolejnych filmach bądź na streamach. Także trzymajcie się i do następnego. Bajo!